matki. Traktowali ich jak zwierzęta. Moim zdaniem Anna nie podziela naszej wiary lub kierują nią inne pobudki. Przeżywa wewnętrzny konflikt, rozumiem to. Jednak wszyscy mamy do odegrania swoje role. Zgłosiłem się do kolejnego patrolu, by znowu zobaczyć śmierć. Udało mi się schwytać tubylca. Nie śpieszyłem się, zabiłem go gołymi rękami. Patrzyłem, jak gaśnie światło w jego oczach. Zostałem przy nim, aż ostygł. To magia. Konstantin mówi, że źródło zapewni nam życie wieczne, że będziemy mogli ujrzeć twarz Boga, ale ja już ją widziałem. Jestem we właściwym miejscu. Zajęło mi to sporo czasu, ale udało się. Jestem w domu. Oświetlenie nadal działa. No, prawie. Wygląda jak blenda uranowa. To musiała być kopalnia uranu.
Mój Boże, to starożytne artefakty. Na co oni tutaj trafili? Kolejne artefakty. Musieli przebić się przez stary szyb. Muszę to zobaczyć na własne oczy.
Manierka żołnierza Armii Czerwonej. Nie rozpoznaję tych oznaczeń. Coś w niej jeszcze zostało. Możliwe, że z niej skorzystam, zanim tutaj skończę. Muszę to jakoś przerzucić przez wodę. Proszę bardzo. Tam musi być to, co znaleźli. Ktoś ukrył tutaj narzędzia górnicze i broń własnej roboty. Nie możemy już czekać, aż nasi bracia rozpoczną bunt poza kopalnią. Sowieci znaleźli coś ważniejszego niż toksyczne kopaliny. Znaleźli historię naszych przodków. Zbezcześcili ich grobowce. Ta niegodziwość przelała czarę. Z początku myśleliśmy, że starzy strażnicy ukarzą naszych prześladowców, ale teraz rozumiem, że to my musimy wymierzyć karę w imię Boże. Gromadzimy siły. W tajemnicy przygotowujemy kilofy i siekiery. Już niedługo ci z nas, którzy mają jeszcze dość sił, powstaną i pogrzebią tu naszych ciemiężców, zanim wraz z naszą teraźniejszością zniszczą naszą przeszłość.
Nie da rady. Za dużo wody. Jest. Tak blisko. Muszę się tam dostać. Gdy ruda uranu była już na wyczerpaniu, obawiałem się, że to już koniec naszej operacji. Jednak szczęśliwym zrządzeniem losu, kiedy zbliżyliśmy się do szybu, znaleźliśmy jakieś pomieszczenie. Było na wpół zniszczone zawałem, ale widać było, że jest dziełem ludzkich rąk. Znaleźliśmy tam starożytne artefakty liczące sobie blisko 1000 lat, nietknięte od chwili zamknięcia grobowca. Zdwoiliśmy wysiłki. Zamiast pracować przy wydobyciu, robotnicy szukają teraz artefaktów. Tubylcy z doliny, których opór już raz przełamaliśmy, wzdragają się przed podjęciem tego nowego zadania, jakby nie chcieliby artefakty ujrzały światło dzienne. Musimy przykładnie ukarać paru młodych mężczyzn, zanim te ponure spojrzenia zamienią się w coś poważniejszego. Kolejny fresk. Wagoniki kopalniane. Może da się zatamować nimi przepływ wody. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika.
na to, że robotnicy mieli już tego dość. Stara księga. Filozoficzne rozważania na temat cnoty świadomości? Zdaje się, że wyciągnęli to stąd. Tyle zniszczeń. Przy okazji niewprawnych prac wykopaliskowych. To musi mieć związek z prorokiem. Wszystko wskazuje na to, że przedostali się tutaj tym szybem. Powinien prowadzić również na zewnątrz.
Sowiecki identyfikator wojskowy, przydziałowy. Nazwisko Jurij Ravdonikis. Na odwrocie identyfikatora wytłoczony jest napis skazany. Order bohatera Związku Radzieckiego. To najwyższe odznaczenie przyznawane za bohaterskie czyny. Być może należało do jednego z oficerów Gułagu. Kolejny sowiecki plakat. Order Czerwonego Sztandaru. Kolejne wysokie odznaczenie, ale ten medal ktoś celowo zniszczył. Może odznaczony okrył się hańbą?
hasłują do opisu Sowietów. Tutaj przebili się do ruin. Jakieś ślady uciekinierów? Nie jestem pewien, nic nie widzę, ale straciłem kontakt z oddziałem poszukiwawczym na dolnym poziomie. Rozumiem. Dam znać oddziałom, że osłaby były gotowe. Widzisz jakiś ruch? Nie, ale mam stąd dobry widok. Dam znać, jeśli coś zobaczę bez odbioru.
Armia Czerwona odkryła w końcu świątynię błogosławieństwa proroka. Wstrzymali normalne prace i rozpoczęli rabowanie bogactw naszych przodków. Byliśmy gotowi. Dzięki współpracy z zagranicznymi więźniami zdobyliśmy broń i dynamit. Wystarczy chwila nieuwagi strażników, by wykorzystać panujący chaos i wszcząć bunt. Czerwonoarmiści byli wobec nas okrutni. Odpłacimy im więc tym samym. Nie spoczniemy do chwili, gdy wszyscy najeźdźcy będą martwi. Tylko wówczas nasza tajemnica będzie bezpieczna. Zajebiście wielki problem. Przeglądałem pliki, zapisując parę na własny użytek i trafiłem na wymianę korespondencji. Na mój temat. Co gorsza, zdaje mi się, że miałem to znaleźć. Szef ochrony wie, że ujawniałem informacje. Wiedział pewnie od początku. Na razie tylko mnie obserwują. Chcą sprawdzić, co planuję. Sam chciałbym to wiedzieć. Zginę przez własną ciekawość i głupotę. Nie mam pewności, czy ten kanał jest bezpieczny. I możliwe, że już do ciebie dotarli. Wpadam w paranoję, ale Trójca to nie żarty. Są wszędzie. Im więcej wiem, tym jestem bardziej przekonany, że wdepnąłem w naprawdę wielkie gówno. Teraz mogę przyznać ci rację. Obym mógł powiedzieć ci to osobiście. Laro! Jesteś tam? Utknąłem, Laro! Musisz... Jacob! Szlak! Cholera! Są już w środku. Dobry. Nie rzucałbym na ciebie. Chyba jest tam coś. Wynika, że sowieci przechowywali najcenniejsze znaleziska w tym sejfie. Otwórzmy. To ma palnik? Tak jest. Okej, pozostali z was. Niczego nie dotykać. Spiszcie wszystkie artefakty, jakie znajdziecie. Wszystko to pochodzi z kopalni? Tak. Czekajcie, coś zauważyłem.
Poszedł granat! Tak jest. Rozejść się. Otoczyliśmy ją. Ratujemy nawzajem. Dzięki. Cieszę się, że nic ci nie jest. To tędy? Tak. W środku będzie ich więcej. Nie musisz tego robić. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Wciąż chcę odpowiedzi. A więc nie ma czasu do stracenia.